Cześć wszystkim! Siedziałam tak sobie w domu i sobie przypomniałam, że nie mam dla Was filmiku na wtorek, więc jest 3 maja i muszę Wam nagrać ulubieńców kwietnia, tak? Kwiecień? Maj, tak. Ulubieńców kwietnia i muszę Wam powiedzieć, że nie ma dużo rzeczy pielęgnacyjnych. Wszystko właściwie to kolorówka. Tak. Straszne rzeczy. I mam chyba ze dwie albo trzy rzeczy, o których chciałam wspomnieć, których tutaj nie mam, a naprawdę bardzo polubiłam w ostatnim miesiącu. Także zabieram się do pokazania Wam produktów, bo u mnie, jak wiecie, filmiki zawsze trwają więcej niż 10 minut, a większość z Was nie doczeka się końca, więc zaczynam. I pierwsza rzecz, którą zaczęłam używać dość niedawno, znaczy nie dość niedawno, kiedy się używałam i później przestałam je używać i znowu je używam, to jest bronzer z Chanel, ten Soleil Tan de Chanel. I ja go kupiłam dawno, dawno temu, nie wiem, może ze 2 lata? Albo 1,5 roku temu? Jakoś tak, mam już go dość długo. To jest zużycie tego produktu, nie wiem, czy to będzie widać. Takie jest zużycie. Tutaj do niego się wszystko przyczepia. Jak kiedyś oglądałyście filmik na temat tego bronzera, to wiecie, że do niego po prostu wszystko tam się przyczepia. Ale ten bronzer jest świetny, mam go dzisiaj na sobie. Nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, czy nie. Ale jest naprawdę, naprawdę super. Jest bardzo ciepły, więc jeśli nie lubicie ciepłych bronzerów, no to on nie będzie dla Was. Ale można go nałożyć samego, można go nałożyć na podkład. Też go nakładałam na puder i nic się z nim nie działo. Nigdy sobie nim krzywdy nie zrobiłam, bo jest go bardzo łatwo wyblendować. Także jest naprawdę, naprawdę super. I nie wiem, on kosztował około coś 30-40 euro. I na jaki... czas, taki czas, jaki go mam, to naprawdę jest super. Tutaj jest, pisze, że jest w dacie do 18 miesięcy do otwarcia, ale ja chyba mam go dłużej i nic się z nim nie robi, jakoś nie pachnie tak samo, tak jak pachniał, także jego na razie używam, zobaczymy jak będzie dalej, ale to tak, Chanel. Następna rzecz, to pokażę Wam może, tak, rozświetlacz Mary Luminizer, też go pokazywałam już parę razy w moich filmikach i ostatnio przestałam ogólnie używać rozświetlacza, nie wiem dlaczego, jakoś mi się po prostu chyba nie chciało, a teraz, że już zbliża się lato, jest troszkę ładniejsza pogoda, chociaż nie za bardzo, zależy jakiego dnia, to Irlandia w końcu, to zaczęłam używać rozświetlacza ponownie i oczywiście sięgnęłam po Mary Luminizer. Też pewnie już znacie ten produkt i same go macie w szufladzie, więc nie będę się wypowiadać dużo na jego temat. Tak on wygląda, jest prześliczny i naprawdę go bardzo, 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 bardzo lubię i też go mam dzisiaj na sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem. Dobra, kolejna rzecz to są cienie do oczu i to jest jeden cień z paletki tej Sleek Oh So Special 658 i to jest cień, który nazywa się The Mall. I pewnie będzie widać, który to cień jest, bo już jest na nim denko. To jest ten cień tutaj i on jest takim ciepłym, dość jasnym brązem, bym powiedziała. Ja go używam tylko praktycznie w załamaniu oka. Też mam go dzisiaj na sobie i on po prostu jest takim świetnym kolorem, takim... do blendowania, żeby jeden kolor łączył się z drugim i naprawdę, jak widzicie, tu już jest, gdzie on jest tutaj, tu już jest na nim denko i jest naprawdę, naprawdę prześwietny i on się nazywa The Mall. Tak, i kolejny cień to jest cień Zinglota. Muszę go wyciągnąć, kurde. 342. I to jest ponownie matowy brąz i dość jasny, dość... zimny. Ja go używam, używałam go do załamania powieki, mniej więcej tak jak tego, co przed chwilą Wam pokazywałam, ale ostatnio zaczęłam go używać jako bronzer, jako kontur na twarzy i też mam go dzisiaj na sobie, nie wiem, czy to będzie widać. Nałożyłam właśnie ten bronzer z Chanel, a później takim małym pędzelkiem z MAC-a zrobiłam sobie kontur właśnie tym cieniem, bo on jest taki dość chłodny i myślę, że to bardzo ładnie się łączy razem i to bardzo ładnie wygląda tak dość naturalnie.
I kolejna rzecz to są pędzelki z Maka. I to jest pędzelek 217. I mam jeden brudny, jeden czysty. Na pewno wiecie, jak te pędzelki wyglądają, są bardzo znane. I bardzo dużo osób je używa. I muszę wam powiedzieć, jak widzicie, zachowuję ten czysty, żeby go nie brudzić. Ale ten, który jest brudny, jest używany przeze mnie codziennie właśnie do któryś z tych cieni, których wam przed chwilą pokazałam. I on jest perfekcyjny do rozcielania właśnie cieni w załamaniu oka. I naprawdę jest warto wydać, on ja jak go kupowałam, kosztowałam chyba 17 euro, więc nie jest tak źle, a naprawdę jest super i ja go już mam może z, ojej, 4 lata? Tak jakoś, no 3 albo 4 lata ten, któryś z tych pędzelków, nie wiem, który, pewnie ten, który ma bardziej startą rączkę, nie wiem, jeden i drugi tak samo ma startą rączkę. Więc jeden i drugi trzymają się bardzo dobrze. Jeden jest troszkę młodszy od drugiego, ale jest super. Nigdy nie widziałam, żeby z nich wypadały włosie. Świetnie się myją i są po prostu zajebiste. Także jak macie tam troszkę pieniążków, żeby zainwestować w jakiś pędzel, który będzie wam przydatny na długi czas, to na pewno MAC 217. Kolejna rzecz, może do brwi teraz, to będzie oczywiście Anastasia Deep Brow Pomade w kolorze Soft Brown i ona wygląda tak, też już wam kiedyś ją pokazywałam i mam dla was pytanie, znaczy dla osób, które mają te pomady, bo ogólnie pomada jest super, używałam go z pędzelkiem z Zoeve, a teraz go używam z pędzelkiem z Inglota i myślę, że jest ten pędzelek trochę lepszy, bo jest taki bardziej miękki, ale powiedzcie mi, czy ta pomada twardnieje trochę, czy po prostu moja jest taka. Ona nie jest twarda, twarda, ale nie jest taka miękka jak pierwszy raz, jak ją otworzyłam. No ale jakiś nie mam problemu z rozprowadzaniem albo nie wiem, z pigmentem, także nie uważam tego za wadę, ale dajcie mi znać, czy wszystkim tak się robi, czy nie. I też mam tą pomadę dzisiaj na sobie, ją używam od momentu, kiedy ją dostałam, to ją używam na moich brwiach, nic innego nie używam, także dajcie mi znać, czy mam dobry kolor, bo nie wiem, a czy nie, wydaje mi się, że jest dobry, ale dajcie mi znać po prostu. I jak macie tą pomadę, to dajcie mi znać, czy ona też wam tak troszkę wyschła, znaczy nie wyschła, taka stwardniała troszkę. Tak powiem. I dwa produkty do ust. To jest kredka, którą mam już dość długi czas i z początku jak ją kupiłam, to nie byłam z niej zadowolona i w ogóle jej nie używałam. Po prostu nie byłam z niej happy. A teraz używam ją non-stop i to jest number 7 Perfect Lips Pencil w kolorze 20 Nude i to jest chyba kredka do ust, która była stworzona przez Lisa Eldridge. Tak mi się wydaje, że to ta. I ona jest jeszcze w ich starym opakowaniu i jest po prostu super. Mam ją dzisiaj na ustach, ale jak mówię, kiedyś jak byłam młodsza i jak ją kupiłam, to po prostu nie chciałam jej używać. Też używam jej non-stop, mam ją dzisiaj na ustach i najczęściej używam ją samą, bez niczego na górze, albo używam pomadki z NYXa, którą też niedawno dość kupiłam i super się zgrywają. Też używam na nią błyszczyk z NYXa i też jest super, także ta kredka jest dużym plusem na mnie i używam ją prawie przez każdy dzień w miesiącu w kwietniu, także jest naprawdę, naprawdę super. I kolejna, która powróciła do łask, to jest Bourjois Rouge Velvet i ona jest w kolorze 05 Olay Flamingo i byłam ostatnio w Butcie i chciałam sobie kupić jakąś nową, znaczy nowy kolor tej pomadki, ale tak nie byłam pewna, którą mam wybrać. Nie chcę czerwonej, chciałam jakąś taką naturalną, znaczy naturalną, no taką jakąś fajną, ale jakoś nic tam mi nie pasowało, nie wiem, dajcie znać, jak wy macie któryś z tych błyszczyków, nie wiem, jak to mam nazwać,
i jak ona Wam się podoba. Oczywiście kolor jest dość intensywny, ona wysycha na taki aksamitny, dość matowe wykończenie. Trzyma się cały dzień, tylko trzeba jej pozwolić wyschnąć. Kiedyś popełniłam ten błąd, że ją nałożyłam i zaczęłam, później tam zjadłam śniadanie i tam coś wypiłam i ona się po prostu nie trzymała. Ale zauważyłam, jak się ją nałoży i się poczeka i ona zaschnie dobrze w usta, to wtedy nic, po prostu nic nie jest w stanie sprawić, żeby ta pomadka znikła z ust, więc jest naprawdę, naprawdę super. Jest dość mocna na ustach, ale jest fajna. Ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania, to jest lakier, który mam na paznokciach, nie wiem czy to widać. I to jest lakier z Sally Hansen Complete Salon Manicure w kolorze 510 I Pink I Can. I on wygląda tak i muszę Wam powiedzieć, że jak byłam kiedyś w szkole, to moja nauczycielka miała właśnie taki bardzo ładny różowy lakier. Zapytałyśmy się jej, jaki to lakier i ona właśnie powiedziała Sally Hansen I Pink I Can. I jak zobaczyłam w sklepie, to powiedziałam, że muszę go kupić. I jest bardzo takim lekkim różem, nie wali jakoś w oczy. I muszę Wam powiedzieć, że ten lakier bardzo długo trzyma mi się na paznokciach, bez bazy, bez jakiegoś top coatu. I jestem ciekawa, czy to jest sprawa koloru, czy to jest sprawa lakierów z Sally Hansen, bo to jest mój pierwszy lakier z Sally Hansen i chyba kupię więcej, dlatego chcę sprawdzić, czy one wszystkie się tak długo trzymają. Przez to jeszcze, że moje paznokcie są w takim stanie, jakim są, to też lakiery się krócej trzymają, ale ten naprawdę trzyma się bardzo długo i jestem z niego bardzo zadowolona. Także jeśli macie jakieś lakiery z Sally Hansen, to dajcie mi znać, czy też Wam się dość długo trzymają na paznokciach. I tak, to wszystkie chyba rzeczy, które chciałam Wam pokazać, które używałam w kwietniu i które mi się tak spodobały. Tak, to chyba tyle. Dobrze, dajcie mi znać, jakie Wy macie ulubione produkty ostatniego miesiąca, jakie Wasze były produkty... Jezu, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Jakie Wasze były ulubione produkty miesiąca, dajcie mi znać na dole i dajcie mi znać też z tym Deep Brow Pomade i z tym lakierem, co Wy o tym sądzicie i czy Wam też tak się robi. Tak, i zobaczymy się w kolejnym filmiku. Nie zapomnijcie o kciuka w górę, o subskrypcji i... do zobaczenia. Pa, pa.